Turowicz zaczął przemówienie i powiedział tak: Ojcze Święty, gdy 16 października 1970 roku stało się, a Wojtyła uśmiechnął się, machnął ręką i powiedział: i się nie odstanie. I na tym przerwał powitanie. I zaczął chodzić od uczestnika do uczestnika, każdemu podawał rękę. Myśmy pochylali się lub przykrękali, całowali pierścień, ale on bardzo serdecznie cząstą ręką i coś mówił stosownego. No i stał koło mnie może 2 metry Stefan Kisielewski, który przyjechał z Warszawy, miał z tyłu coś za sobą, trzymał rękę z tyłu. Jak papież podszedł, to wyciągnął tę rękę i miał w niej druk drugiego obiegu, czyli konspiracyjnie wydane jakieś swoje niecenzuralne felietony. I powiedział: no Ojcze Święty, ja tu mam taką małą pamiątkę. Papież wziął do ręki, mówi: tego się po panu spodziewałem. Po czym podszedł i do mnie i mówi: o, pan Bartoszewski, no i jak tam u pana, czy co tam u pana? A ja mówię: Ojcze Święty, w normie. O, to niedobrze, powiedział, spojrzawszy na mnie ciepło i począstawszy mi rękę, ponieważ on był świadom, że moja norma to inwigilacja, rewizja, aresztowania. Jemu się to kojarzyło, doskonale o tym pamiętał, nieomylnie reagował, tak w odniesieniu do Kisiela, jak w odniesieniu do mnie, do specyfiki naszych doświadczeń, biografii i tego, co on o nas wiedział.